Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Dzisiaj pytamy, czy wiosna Roberta Biedronia wejdzie jesienią do Sejmu, bo przed nami wybory na jesieni, prawdopodobnie bardzo szybko. Dzisiaj pojawiły się informacje, że być może zostanie ogłoszona pierwsza z możliwych dat przeprowadzenia wyborów, czyli 13 października. Ugrupowania, które chcą wystartować w tych wyborach, mają mało czasu na przegrupowania i na korekty w swojej taktyce, szczególnie w tej, która nie przyniosła takich rezultatów, jakie oczekiwano. A w naszym studiu goście, same panie, pani Paulina Piechna-Więckiewicz, wiosna dobry, Roberta Biedronia, pani Dorota Olko Razem i Elżbieta Zielińska, Kukiz 15. Może zacznijmy od przypomnienia tego wieczoru wyborczego i wystąpienia Roberta Biedronia, który został zapowiedziany z lekkim przekąsem przez Tomasa Lisa. Robert Biedroń zachwycony sobą i swoim rzekomym sukcesem. To są dokładnie zacytowane słowa. Zobaczmy, jak Robert Biedroń zachwyca się tym sukcesem. Spotkaliśmy się, żeby połączyć nasze marzenia, żeby opowiedzieć nową historię dla Polski, dla Polek i Polaków. 4 lutego nie mieliśmy nic, nie mieliśmy ani złotówki z dotacji, nie mieliśmy tych wszystkich spółek Skarbu Państwa, które niektórym pomagają wygrywać. Nie mieliśmy tego wszystkiego, co mają stare partie polityczne, ale mieliśmy coś, czego oni dzisiaj nie mają. Mieliśmy jedno wspólne, wielkie marzenie o tym, że polityka może wyglądać inaczej. I zwyciężyliśmy! Wygraliśmy! Rzeczywiście, pani Paulino, tak jak zapowiadał Robert Biedroń, partia Wiosna stała się trzecią siłą. Trzy ugrupowania weszły do parlamentu, ale z dość dużym dystansem do dwóch ugrupowań, które zajęły pierwsze miejsca na podium. 20% w momencie ogłoszenia inicjatywy Roberta Biedronia, 6,1 wynik wyborów. Co się stało po drodze? Ja myślę, że po pierwsze chciałabym powiedzieć, że akurat redaktor Lis nigdy nie był jakoś szczególnie przychylny wiośnie, więc nie dziwi mnie brak entuzjazmu w stosunku do Roberta Biedronia. Po drugie, myślę, że też trzeba spojrzeć na to wystąpienie Roberta Biedronia przez pryzmat tego, że on i my wszyscy w wiośni uważamy, że rzeczywiście nam się udało przy tym duopolu, który przecież naprawdę powodował, że w klinczu znalazło się wiele innych komitetów, nie tylko Wiosna Roberta Biedronia, bo i Kukiz 15, i partia Razem z Lewicą Razem, i może mniej przeze mnie jakoś lubiani, ale jednak narodowcy, i obydwa ugrupowania, to znaczy koalicje właściwie, i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Europejska, no spychały do narożnika przy pomocy wszelkich dostępnych instrumentów inne komitety, i w tym sensie tak się udało. I z tych wszystkich, którzy mówią, no tak, ale wychodzi lider i jest taki radosny, to jest lider partii, która powstała niedawno, w której jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy dopiero co weszli do polityki i bardzo ciężko pracowali. Tak, bardzo ciężko pracowali na te 6% i na te 3 mandaty. I myślę, że Robert chciałby również, Biedroń, żeby mieli też satysfakcję z tego, że ta praca jednak coś znaczyła. I ona znaczyła. Mamy 3 mandaty do Parlamentu Europejskiego. Europarlamentarzystkę i europarlamentarzystów, którzy myślę sobie doskonale poradzą, w grupie socjalistów i demokratów, z czego jestem jeszcze bardziej zadowolona, bo jest mi to bardzo bliska grupa. I tak nawiasem mówiąc, znaczy czego oczekuje się od lidera? Od lidera oczekuje się, żeby wspierał swoich ludzi i żeby wspierał ich entuzjazmem. My oczywiście będziemy mieli ewaluację, rozmawiamy cały czas o tym, co mogło być lepiej, co mogło pójść gorzej. Obie panie, partie, których członkami obie panie są, również startowały w tych wyborach. Kukiz 15 jest partią już trochę okrzepłą, znaczy nie partią, przepraszam bardzo, trochę siłą parlamentarną trochę okrzepłą, bo to już jest, to są już państwa trzecie wybory, łącznie z samorządowymi. Partia Razem jakoś nie udaje jej się przekroczyć tego progu. Chciałabym, żeby panie ze swojej perspektywy, swoich ugrupowań, jedno młodsze, drugie starsze, oceniły rzeczywiście ten wynik partii Wiosna i perspektywy Wiosny. Czy rzeczywiście stanie się tak, że Wiosna jesienią stanie się tym języczkiem uwagi i dwa ugrupowania, które pewnie zajmą
pierwsze i drugie miejsce w tych wyborach będą zabiegały o względy Wiosny jako przyszłego koalicjanta. Jednak widzę, że ten duopol, o którym już pani wspomniała, jednak coraz bardziej się rozszerza i zajmuje miejsce na tej scenie politycznej. I nie mam wątpliwości, że frekwencja w wyborach jesiennych będzie o wiele większa. Ja obserwowałam zresztą te osoby, które były w komisjach obsadzonych przez nas, potwierdzały mi i mówiły, że do wyborów bardzo to u mnie poszło starsze pokolenie, które gdzieś zostało też zmotywowane jednak tą 13. emeryturą. Wydaje się, że te młode osoby, które powinny iść do wyborów, zostały jednak w domu 20 parę %, to jest to pokolenie do 30 roku życia. I z perspektywy naszego ugrupowania, bo robiliśmy badania przed wyborami, jednak to była też w dużej mierze nasza grupa docelowa, którą nieskutecznie potrafiliśmy do tych wyborów zachęcić i tu też upatrujemy. A pani zdaniem, czym Wiosna zachęciła wyborców, że jednak przekroczyła ten próg wyborczy, chociaż kampania nie była łatwa? To jest kilka kwestii. Myślę, że efekt świeżości, który zawsze w polityce dodaje paru punktów, i jednak ja tutaj nie widzę, żeby to była całkowicie taka nowa grupa, bo ja widzę po strukturach i w Małopolsce, i tam, gdzie startowałam, że jednak to są były struktury Palikota, więc gdzieś tam ten kapitał ludzki zawsze drzemał i był przy Robercie Biedroniu. I jednak no, trzeba powiedzieć, że zakusy były o wiele większe i te sondaże wyglądały o wiele lepiej. A tutaj widać ewidentnie, że to, jak te dwa duże ugrupowania rzeczywiście zepchnęły te mniejsze, to jest bardzo znaczące i źle, moim zdaniem źle prognozuje po prostu na przyszłość. Jeżeli frekwencja będzie wysoka, to przekroczenie tego progu będzie o wiele trudniejsze. Pani Doroto, partia Razem jako jedyna startuje, określając się bardzo wyraźnie jako partia lewicowa, partia lewicy. No ale z jednej strony cały dorobek lewicy z ostatnich kilkudziesięciu lat, światopoglądowy, ideologiczny, tak jak jakby zabrała wam Wiosna, jeżeli chodzi o sprawy socjalne PiS, i cóż właściwie zostało? Ciężko było iść do tych wyborów, mając takie siły konkurencyjne. Oczywiście, że jest ciężko i ja się tu w pełni z przedmówczynią zgadzam, że ta wzrastająca polaryzacja i mobilizacja wyborcza na rzecz, wiadomo, bo zawsze tak to działa, że tak duża frekwencja i mobilizacja działa na rzecz tych najbardziej rozpoznawalnych, największych sił. No i że to narasta ten szantaż przedwyborczy, nie marnuj głosu na mniejsze komitety, stracone który głos. Był... O tym można było słyszeć. Tak, to było bardzo silne, bardzo pewnie dla nas wszystkich frustrujące. Antydemokratyczne. Bo... Tak, i myślę, że ta kampania się udała w dużej mierze, bo my naprawdę przed wyborami bardzo często słyszeliśmy od ludzi na ulicach, że ja się z wami zgadzam, ja was lubię, ja szanuję pana Zandberga, wy macie fajne postulaty, ale wy przecież nie macie szans. To trzeba tutaj albo odsunąć PiS od władzy, ale to działa w dwie strony też, bo pamiętam, jak się tuż przed wyborami wymienialiśmy właśnie z Adrianem Zandbergiem anegdotami, ja mówię, opowiadałam, że rozmawiałam długo w Siedlcach z panią, która była z osobą z niepełnosprawnością. No i ona mówiła, że właśnie bardzo podobają jej się nasze postulaty, że tak słucha z uznaniem, no ale że tu trzeba na tę koalicję europejską, żeby ten PiS odsunąć od władzy. A dosłownie dwa zdania potem rozmawiamy o tym, jak Platforma co zrobiła dla niepełnosprawnych, dla ich opiekunów. No i mimo, że ludzie są bardzo krytycznie do tego nastawieni, to w obliczu tego szantażu, który cały czas słyszą z mediów, głosują jakby wbrew swojemu interesowi też. Ale jest druga strona medalu, właśnie wtedy Adrian mi opowiedział, że rozmawiał z panią fryzjerką, która mówi, no ja nie bardzo ten PiS lubię, on jest taki dla mnie za bardzo prokościelny i no ja nie jestem taką PiSową tradycyjną, ale po prostu ja się boję, że jak tamci wrócą do władzy, to zabiorą. Tak, to co i tamci dali. Więc to są dwie strony tego samego medalu i myślę, że naprawdę tym małym siłom jest coraz trudniej i musimy przed następnymi wyborami naprawdę się porządnie zastanowić, co z tym zrobić. Nasze główne pytanie brzmi, czy Wiośnie uda się w wyborach na jesieni, bo to jest jedyna z tych mniejszych ugrupowań, któremu się udało w wyborach parlamentarnych być na podium. To przypomnijmy jeszcze paniom i państwu, co przed wyborami parlamentarnymi mówił Robert Biedroń.
Na początek pójdę, a później wprowadzę polską drużynę do polskiego parlamentu, bo ja jestem gwarancją tego, że no jestem liderem, biorę odpowiedzialność. Muszę zagwarantować mojej drużynie jak najlepszy wynik. I teraz do Parlamentu Europejskiego i później do polskiego parlamentu. Inaczej nie będzie wiosny. Oczywiście konkurencja chciałaby, żebym ja nie startował, żebym się wycofał i tak dalej, ale nie po to jest wiosna. Ja wystartuję i zostanę posłem na Sejm. Mam nadzieję, że dzięki państwu zostanę. To będę w polskim parlamencie z naszą drużyną wiosenną. Są sprawy, które politycy zbyt długo zamiatali pod dywan, jak na przykład rozdział państwa od kościoła. No zobacz, dzisiaj nagle niektórzy ubierają się w szaty tych, którzy są świeccy, którzy walczą o autonomię państwa i kościoła, a przez lata przecież robili to, co robili. Klękali przed biskupami, finansowali fundusz kościelny, nie wyprowadzili lekcji religii ze szkół. To trzeba zmienić, ale żeby to zmienić, trzeba mieć jakiś kręgosłup. No właśnie, pani Paulino, czy to nie jest demobilizujące dla elektoratu wiosny, że lider tuż po wygranych wyborach, a także przed tymi wygranymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, mówi, że on ten mandat porzuci, że wróci, żeby wprowadzić drużynę do parlamentu? To niektórych może dziwić, bo to jest takie, to no, głosowaliśmy na Roberta Biedronia, żeby był naszym przedstawicielem w Parlamencie Europejskim, a on nagle to wszystko rzuca i chce kolejnych mandatów, tym razem w Sejmie Krajowym. Ja myślę, że nie, dlatego że on tak stawiał sprawę od początku jasno i zaraz po wyborach powtórzył to. Mieliśmy we wtorek konferencję i dokładnie to, co zostało tutaj ukazane, powtórzył. Mam świadomość tego, jak wielką lokomotywą wyborczą jest jednak Robert Biedroń dla wiosny. Ile ludzi identyfikuje wiosnę z Robertem Biedroniem i z jego wartościami. I można oczywiście mówić o tym, że partię tworzy wiele osób i tak jest. I wiele osób tworzy wiosnę i wiele ciężko na nią pracuje. Natomiast ze wszystkich badań wynika, że Polacy jednak cenią, Polki, Polacy cenią przywództwo silne. I Robert Biedroń takie właśnie pokazuje. Mnie osobiście to nie przeszkadza i nie uważam, żeby to demobilizowało nasz elektorat. A co do pytania jeszcze, czy wiosna wejdzie do polskiego Sejmu, bo chciałam jesienią nawiązać do tego, co mówiła pani Dorota Olko. A propos tego niegłosowania, bo trzeba pokonać PiS. Koalicja Europejska nie pokonała PiSu. I wczoraj na Twitterze i zaczynają do mnie prywatnie pisać ludzie, chciałem głosować na was albo na kogoś innego. Nie zagłosowałem, żeby Koalicja Europejska pokonała PiS, a Koalicja Europejska, tak jak w 2015 roku Platforma Obywatelska, znowu nie pokonała Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym chciała, żeby państwo się nad tym też jakby zastanowili, że to tak nie działa, że te elektoraty się tak nie sumują, że elektorat PSL-u i poglądy, nie wiem, Barbary Nowackiej, tak, to są dwie zupełnie różne sprawy. I pomyślmy o tym i niech pomyśli również o tym ta część opozycji, która próbuje nas wszystkich albo przejąć, albo wykluczyć z życia publicznego, najlepiej, bo niektórzy chyba nawet tak by chcieli, bo to po prostu nie działa. A i jeszcze jedna rzecz, to nie sprawy światopoglądowe zadecydowały, to co pani poseł mówiła. Nie, zadecydowało to, że koalicja była tylko antypisowska, a PiS jeździł i mówił o postulatach socjalnych. Tak, i to jest już... Więc obrażanie się też przez Koalicję Europejską na sprawy światopoglądowe jest Chciałabym zwrócić uwagę i tutaj obie panie bym poprosiła o komentarz na kwestię wyniku wyborczego, bo oczywiście premia za nowość, ale Ruch Palikota premię za nowość dostał w wysokości 11%, startując do Sejmu. Kukiz chyba 10, o ile dobrze pamiętam. 9, prawda? 9, tak. Wiosna Biedronia 6-1. Czy nie istnieje obawa, że jednak ta polaryzacja sceny politycznej nasili się na jesieniu i rzeczywiście te mniejsze ugrupowania, takie jak Wiosna, które przekroczyły próg, w tym parlamencie mogą mieć no, kłopoty? Tak, i na to pytanie odpowiemy sobie w następnym wejściu, bo czas nas tutaj do tego zmusza, żebyśmy w tym momencie z państwem na parę minut się pożegnali, ale odpowiedź na te pytanie, które przed chwilą postawiłam, za parę minut.
Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę państwa, zawitał do naszego studia nowy uczestnik naszego spotkania. No, głosu raczej nie będzie zabierał, ale posłucha uważnie, o czym mówimy, tak jakby wiedział, że te wybory i następne to będą decydowały o przyszłości jego pokolenia, jakby tego nie ukrywać. Synek pani poseł Elżbiety Zielińskiej, Kukiz 15, Władysław. Dzień dobry, Władysławie, serdecznie cię witamy. A w naszym studiu jest także pani Dorota Olko z partii Razem i Paulina Piechna-Więckiewicz, Wiosna Roberta Biedronia. Pytamy o to, czy szansę ma przekroczyć próg wyborczy Wiosna Biedronia w tych wyborach jesiennych, dlatego że tutaj wszystkie trzy panie uznały, że bardzo się polaryzuje strona, wręcz betonuje trochę. Faktem się nie dyskutuje, niestety. Betonuje się trochę strona, na dwa duże ugrupowania i które coraz, jak tu jedna z pań powiedziała, bardziej się rozpychają i zostawiają coraz mniej miejsca dla mniejszych partii, które no niekoniecznie chcą razem iść w koalicji. Ale pani Paulino, jest teraz krótki dość okres do przegrupowania się wewnątrz partii, ocenienia, co z elementów programowych zostało przez wyborców pozytywnie przyjęte, co nie. Proszę posłuchać, co redaktor Semka sądzi o pewnym elemencie państwa programu. To było ugrupowanie, które po raz pierwszy wrzuciło do swoich postulatów ograniczenia praw obywatelskich ludzi wierzących, bo deklaracja, że nie będzie religii w szkołach, jest deklaracją agresywną, czy ona nie następuje po żadnych konsultacjach, tylko mówi, od dzisiaj czegoś nie będziecie. Na podobnej zasadzie można by powiedzieć, że zostają obcięte dotacje dla organizacji mniejszości narodowych, prawda? No właśnie, czy ten wynik, który był zaskoczeniem dla Koalicji Europejskiej, która również próbowała w tę sferę światopoglądową wejść, i dla państwa, czy ten wynik nie był przyczyną takiej kampanii, która zbyt dużą wagę zaczęła przywiązywać do elementów antykościelnych, antyklerykalnych i elementów liberalnych, jeżeli chodzi o nasz światopogląd związany z płcią? Czy to... moim zdaniem nie, to znaczy w tym sensie, że każdy z komitetów idzie jakby przekonywać swojego wyborcę i wyborczynię. Nasz elektorat to są ludzie, którzy mają jednak przekonanie, że lekcje religii powinny odbywać się poza szkołą. I ja muszę też powiedzieć, tak już wspominkowo, ja chodziłam na religię w latach 90. i byłam chyba takim ostatnim rocznikiem, który się załapał na salki katechetyczne, bo potem już religia była w szkole. I nie sądzę, żeby wtedy moja wiara, bo obecnie jestem osobą niewierzącą jako dziecka, na tym cierpiała. Akurat lepiej wspominam salkę parafialną niż lekcje w szkole, ale abstrahując nawet od tego, poparcie Polaków dla tego, żeby religia nie odbywała się w szkołach, jednak jest dosyć wysokie i raczej rośnie niż spada. Więc nie zgadzam się z panem redaktorem, że akurat to miało wpływ. Co do Koalicji Europejskiej, myślę, że Koalicja Europejska po prostu od początku nie była wiarygodna w tej sprawie. Od początku to był jakiś chwyt, który miał wykończyć ugrupowania, bo muszę tutaj przyznać, że przecież Razem też raczej ten postulat chyba miało wcześniej. No tak, oczywiście, myślę, że opowiadamy w świeckim państwem rozdzielenia. Koalicja Europejska mówi in gremio, tak, ja nie mówię o SLD, które przecież też ten postulat gdzieś wypowiadało. Była niewiarygodna w tej sprawie, bo chciała Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, jeżeli już tak mamy. No, tutaj tu nie posłużę się. Czyli z tymi samymi postulatami, z jakimi państwo szli w kampanii do Parlamentu Europejskiego, może troszeczkę zmodyfikowanymi, rozszerzonymi bardziej. Szkoda, pani redaktor, tego, że mniej zostały zauważone te postulaty, bo to jest jakby część naszych wartości, myślenia o sobie, o naszych wyborcach. Mniej zostały zauważone te postulaty, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Minimalna emerytura nieopodatkowana, którą proponowaliśmy gdzieś tam jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na poziomie 1600 zł. Zabrakło mi tego, że być może
nie przedstawiliśmy tego może aż tak wyraźnie, chociaż wydaje mi się, że non-stop o tym mówiliśmy. I tak jak mówię, ta kampania jednak skupiła się na wątkach socjalnych, wbrew pozorom w Polsce. I, no ale ta, która będzie jesienią, też się skupi. Też się łatwo skupi, będzie przelicytować PiS. I dlatego będziemy jeszcze bardziej mówić o naszych postulatach. To nie chodzi o licytowanie. Poza tym jest kwestia sprawczości, tak? To znaczy ludzie patrzą na rząd i mówią sobie, okej, oni są w stanie to zrobić. Mimo że już teraz gdzieś widzimy, że te kwestie związane z tucznikami czy z krowami to wcale nie teraz, ale dopiero potem. Myślę, że część jednak się trochę rolników nabrała na to, że można będzie już to niedługo z tego skorzystać, nie mając chyba też świadomości, że to też nie było dla wszystkich rolników, co podkreślała Agrounia, ale to już się wdaje w jakieś dzisiaj wątki redaktor dodatkowe. Dzisiaj redaktor wspominany już przeze mnie, Żakowski, powiedział: powinniśmy przestać pastwić się nad Wiosną i zacząć pastwić się nad PiS-em. Czy media mainstreamowe bardzo się pastwiły i czy jeżeli odpuszczą, to rzeczywiście państwu będzie łatwiej prowadzić kampanię? A ja akurat do redaktora Żakowskiego nie mam jakichś pretensji, szczerze mówiąc. Myślę, że się zachowywało akurat, starałam się być obiektywne. W tym gronie piątkowym, kiedy różnego rodzaju a redaktor LIS jest chyba w tym gronie piątkowym, chce pani powiedzieć, panie redaktor. No cóż, no ja to oczywiście za chwilę będzie, że urządzam jakiś festiwal hejtu. W ogóle nie mam zamiaru tego robić, ale takie napuszczanie na nas ludzi, mówienie, że jesteśmy zdrajcami, bo i takie słowa padały, że pomagamy PiS-owi, że Robert Biedroń powinien przyjąć podziękowania od Jarosława Kaczyńskiego. To jest ohydne, to znaczy to jest tak, to jest tak nieprzyjemne, niedobre dla demokracji, niedobre dla różnorodności. Ja nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Ja uważam, że dziennikarze, jestem za wolnością słowa oczywiście i wolnymi mediami, ale czuję taki niesmak, kiedy te same osoby, które są również za wolnymi mediami, pozwalają sobie na linczowanie jakiejś strony konfliktu. Ale zawsze tak jest, bo to wcześniej, 4 lata temu, winne było Razem, że PiS wygrał, teraz jest winny Robert Biedroń. Ja się zastanawiam, czy Koalicja Europejska, czy Platforma jako największy aktor wreszcie się zastanowi nad tym, co może sama zrobiła nie tak, że tych wyborów nie wygrała. Znaczy, wyborów się nie wygrywa wykluczaniem kogoś z życia publicznego, tylko własnymi postulatami. Ja nie wiem, jaką wizję Polski ma Koalicja Europejska, bo to trzeba przyznać Prawu i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy. Możemy się zgadzać z tym albo nie zgadzać, ale tam jest jakaś jasna wizja i spójna. Koalicja Europejska, no, Polacy, Polki nie są głupi. Znaczy, mi się wydaje, że politykom, czy nawet czasami dziennikarzom się wydaje, że wyborcy to są głupsi niż są. I że po prostu się nabiorą na to, że wystarczy powiedzieć: hej, odsuńmy PiS od władzy. Myślę, że będą bardzo gorące zaloty szefów Koalicji Europejskiej w stosunku do Wiosny, Roberta Biedronia. Grzegorz Schetyna mówi, że nie wydaje mi się, że wyborcy Wiosny nie życzą sobie, żeby ten byt polityczny, czyli Koalicja Europejska, się zakończył. Myślę, że będą chcieli uczestniczyć w projekcie Zjednoczonej Opozycji, a nie dramatycznie bić się o próg 5%. A posłuchajmy teraz, co mówi szef partii Razem Adrian Zandberg o tym, jak to się może potoczyć. To jest zdanie, którego wszyscy boją się powiedzieć i wszyscy chodzą wokół niego opłotkami, więc może w końcu dobrze, że ktoś w liberalnych mediach je powiedział. PiS wygra wybory parlamentarne jesienią tego roku i to z dużą dozą prawdopodobieństwa wygraje silnie. A nie partia Razem? Wygraje silnie. I teraz pytanie, które będzie stało przed wyborcami jesienią tego roku, to nie będzie pytanie o to, w jaki sposób PiS odsunie się od władzy, tylko w jaki sposób będzie wyglądała przez kolejne lata opozycja, tak żeby za 4 lata znowu nie znaleźć się w tej sytuacji. No właśnie. Kukiz 15, ja odnoszę takie osobiście wrażenie, że tak jakby początek kampanii przespał, że zbyt późno. Sam lider tego ugrupowania się w tę kampanię włączył, a również odejście Marka Jakubiaka z Kukiz 15 osłabiło partię i przejście do Konfederacji. Nie sądzi pani? Że Marek Jakubiak nie był aż tak mocnym punktem. Zresztą to widać było po wyborach samorządowych u nas, że nasz elektorat zagłosował na naszych ludzi, a w mniejszym stopniu
na kandydata na prezydenta, na Marka Jakubiaka. Do Rady Miasta zagłosowało więcej osób na Kukiz 15 niż później na naszego kandydata. Ale fakt faktem, ja to też przyznaję, że po prostu brak Pawła Kukiza w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stanowczo za mało było Pawła z nami, gdy właśnie my robiliśmy kampanię, powinien był z nami więcej po Polsce jeździć, i to jest jedna z przyczyn. No ale tych przyczyn myślę, że też było wiele. To widzę po prostu po swoim okręgu, że jednak, tak jak mówię, że te postulaty socjalne Prawa i Sprawiedliwości trafiły do ludzi. To też trzeba przyznać, że właśnie nie wygra się antypisowską retoryką, a w zasadzie myślę, że tylko to było ze strony Koalicji Europejskiej. My akcentowaliśmy bardzo te sprawy europejskie. Ale w kampanii do Parlamentu Europejskiego zauważyłam, że sprawy europejskie nie były tak bardzo ważne jak sprawy polskie. I to rzeczywiście był początek kampanii do Sejmu, a nie kampanii do Parlamentu Europejskiego. A to, co jest, ciekawe, bo ja myślę, że też warto zwrócić uwagę właśnie na to, jak te kampanie coraz bardziej wyglądają, że to jest jedno wielkie show i to jest przepychanka między dwoma największymi aktorami. Pojedynek na widowiskowe konwencje. Co tydzień konwencje. Tak, my byliśmy w podobnej sytuacji jak Kukiz 15, że mieliśmy jedno duże wydarzenie, nie wydawaliśmy pieniędzy na konwencje co tydzień i tych naszych wydarzeń prawie nikt nie pokazał. A ja akurat bardzo często się z przedstawicielami Kukiz 15 nie zgadzam w wielu kwestiach, ale to, co mnie pozytywnie zaskakiwało w tej kampanii, to, że naprawdę potrafili merytorycznie mówić o Europie. I my się często nie zgadzamy na poziomie postulowanych rozwiązań problemów, ale na przykład w debatach, w których brałam udział, no to kandydaci Kukiz 15 byli naprawdę merytorycznie przygotowani i całkiem trafnie diagnozowali problemy, które stoją przed Unią. Czyli właśnie na przykład władze wielkich korporacji, które są ważniejsze niż zwykli ludzie. Ale to nie o Unii była ta kampania. Tak, ale po prostu, i naprawdę w tym było też dużo wrażliwości społecznej, ale w ogóle z tą debatą o postulatach jest tak ciężko się przebić i powiedzmy to sobie też otwarcie. To, jak będzie wyglądała ta demokracja, to dużo zależy też od świata mediów. Czy otworzy się na tę debatę, na postulaty przed kolejnymi wyborami, czy będzie nadal jakby podtrzymywał tylko to, no tak, ale ten świat mediów w moim oglądzie wygląda na takie dwie grupy hunwebinów, którzy jedni walczą po jednej stronie, drudzy walczą po drugiej stronie. Takie partie między sobą i jeszcze takie, z mediami. Tak, ale zacytowałam tutaj Grzegorza Schetynę, zupełnie jeszcze innym fragmentem jego wypowiedzi, kiedy mówisz, że tylko zjednoczona, zintegrowana, jeszcze bardziej zintegrowana opozycja może wygrać październikowe wybory, ale z drugiej strony Julia Pitera mówi, że ich elektoratem jest owszem klasa średnia, ale nie tylko ta wielkomiejska. To jest także klasa średnia w mniejszych ośrodkach, to są mniejsi przedsiębiorcy, konserwatywni. Jeżeli weźmiemy partię Biedronia, która moim zdaniem przyszłości w polityce nie ma, to niewiele zyskamy. Natomiast obawiam się, że stracimy część tego centrowego elektoratu. Na ile marzenia o wchłonięciu kolejnych sił na scenie politycznych mniejszych przez koalicję, jak się będzie nazywała, trudno powiedzieć, ale spadkobierczynie Koalicji Europejskiej jest realne. To znaczy, ja poza pasusem o tym, że nas nie będzie, mogę się zgodzić z panią poseł Piterą, dlatego że ona, my trochę rozmawiałyśmy o Mazowszu, ona była europosłanką na Mazowszu, więc ona trochę zna właśnie problemy okręgu piątego i jak wygląda elektorat Platformy Obywatelskiej. I to jest raczej konserwatywny elektorat, na przykład światopoglądowo, i raczej liberalny gospodarczo bardzo. I wydaje się, że rzeczywiście to potwierdza tezę o tym, że łączenie partii może niewiele dać, a wręcz może jeszcze osłabić elektorat opozycję. PSL-u poszedł do PiSu. I to ewidentnie później po tym widać, że to przyłączenie się PSL-u do Koalicji Europejskiej spowodowało, że ich elektorat przeszedł do Prawa tak, i Sprawiedliwości. Tak, bo oni tam mieli potężny uwag. A nie do Koalicji Europejskiej. Dobrze, ponieważ kończymy tę część naszej rozmowy, to jedno krótkie pytanie.
ugrupowania, które panie reprezentują, pójdą do wyborów jesiennych samodzielnie, czy w koalicji z Platformą Obywatelską i innymi partiami, które zgromadziły się w Koalicji Europejskiej? Pani Paulino. Jeżeli w ogóle w jakiejkolwiek koalicji, to ja bym wolała, żeby to była progresywna koalicja. Nie z Platformą Obywatelską, ale raczej, jeżeli w ogóle mielibyśmy o tym rozmawiać, bo na razie my jesteśmy na tym etapie, że powiedzieliśmy sobie, że idziemy samodzielnie, musimy zrobić ewaluację i tak dalej. No, ale to zawsze wyższy ale jeżeli wyborczy. Już, tak, znam. Wie pani? Pani redaktor, tak, doskonale znam ten temat. Ale jeżeli już to bardziej taka progresywna, lewicowa, wiarygodna. Pani da na to? No, ja nie mam wątpliwości, że nam z Koalicją Europejską czy z Platformą jest zupełnie nie po drodze, bo to są po prostu inne postulaty, inna wizja świata, inne wartości. A my już przed wyborami europejskimi wyciągaliśmy rękę do sił na lewo od Platformy Obywatelskiej, bo to jest odpowiedź na to, co mówią nam wyborcy. Razem, myślę, że z Platformą, która oszukała w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych i zmieliła te podpisy, nie ma żadnych szans, żebyśmy poszli. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, rozmawialiśmy o szansach wiosny Roberta Biedronia w wyborach jesiennych parlamentarnych, ale także o ugrupowaniach mniejszych, takich jak Partia Razem czy Kukiz 15, a państwa i moimi gośćmi byli pani Paulina Piechna-Więckiewicz, Wiosna bardzo. Biedronia, pani Dorota Olko Razem i pani Elżbieta dziękuję. Zielińska, Kukiz bardzo 15. Dziękuję. Dziękuję. I oczywiście Władysław, który musiał nas wcześniej opuścić. W gorących pytaniach w telewizji w Polsce.pl rozmawiamy dzisiaj o tym, czy wiosna Roberta Biedronia wejdzie do Sejmu w jesiennych wyborach. To jest nowe ugrupowanie de facto antysystemowe. Tak samo jak kiedyś nowymi ugrupowaniami antysystemowymi były Ruch Palikota i Kukiz 15. Przypomnę tylko państwu, że w wyborach w 2011 roku Ruch Palikota zdobył 11% poparcia. W wyborach w 2015 roku Kukiz 15 zrobił 9% poparcia. A wiosna Roberta Biedronia zdobyła w wyborach parlamentarnych, które niekoniecznie można tak dokładnie porównywać z wyborami do Parlamentu Europejskiego z wyborami krajowymi, zdobyła 6,1%, co może być niezbyt dobrym prognostykiem, jeżeli chodzi o wynik wyborczy na jesieni. Dlatego pytamy, czy uda się wiośnie Biedronia do tego parlamentu wejść i co musi zrobić, żeby tak się stało. Naszymi gośćmi, państwa i moim, jest pan Rafał Otoka-Frąckiewicz w Sensie.pl. Dzień dobry państwu. I telefonicznie pan profesor Kazimierz Kik. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że będzie pan mógł chociaż w ten sposób uczestniczyć w naszej rozmowie. Miałam przed chwilą w studiu przedstawicielki trzech mniejszych partii, Wiosna, Kukiz 15 i Razem. I pobrzmiewał taka nutka żalu, że jednak ta polska scena polityczna staje się coraz bardziej zabetonowana, że dwa duże ugrupowania są tak silne, że nawet nie będzie takiego języczka uwagi, jak kiedyś PSL był, który był taką partią polityczną, że praktycznie w koalicję mógł wejść z każdym ugrupowaniem, które wybory wygrało. Panie profesorze, jak będzie tym razem? Czy któremuś ze zwycięzców, załóżmy, że będzie ich dwóch, nie wiadomo w jakiej skali, będzie potrzebny koalicjant i czy rzeczywiście jakaś trzecia siła dostanie się do parlamentu? Wydaje mi się, że polska scena polityczna jest zdecydowanie spolaryzowana i po coraz to bardziej spolaryzowana. Z drugiej strony trzecia siła, jaką być może mogła się okazać Wiosna, nie wniosła nic takiego bardzo konstruktywnego, czyli krótko mówiąc nie była przekonywująca w swoich postulatach, projektach, programie. Już pomijam ten prosty fakt, że sam pan Biedroń w moim przekonaniu nie był dla szerszej opinii publicznej bardzo przekonujący. Więc w moim przekonaniu ta polaryzacja polskiego życia politycznego w jeszcze większym stopniu przejawi się także w jesieni, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest rzeczą oczywistą, że w każdym życiu politycznym, w każdym państwie, w każdych wyborach pojawia się trzecia siła. Tą trzecią siłą może być oczywiście nadal ciągle jeszcze Wiosna, ale nie sądzę, żeby to był wynik na miarę partii Palikota. Panie redaktorze, czy Wiosna zmieni jakoś
swój program, coś doda, o czymś przestanie mówić, bo te 6,1% to nie jest żadna gwarancja, że uda się chociażby powtórzyć ten wynik w wyborach parlamentarnych. Kiedy Robert Biedroń pojawił się na scenie jako kandydat na twórcę nowego ugrupowania, to był koniec zeszłego roku, prezentował bardzo trzeźwy ogląd sytuacji w kraju. Mówił o bańce informacyjnej, w jakiej żyją elity polityczne warszawskie, które zarządzają krajem de facto. Było to bardzo dobre, to co on mówił. Tylko niestety, kiedy przyszło co do czego, okazało się, że tak, partia Biedronia nie miała żadnego programu. Poza kwestiami waginosceptycznymi, tam nic nie występowało sensownego. Ich program gospodarczy został rozniesiony na strzępy w ciągu pierwszych paru minut po jego ogłoszeniu w czasie konwencji. Pan Biedroń policzył sobie, że na przykład z likwidacji funduszu kościelnego jest w stanie utrzymać całe państwo. To mu szybko wytknięto, że to nie jest prawda. Twierdził, że IPN dostaje miliardy złotych, IPN dostaje miliony złotych. Likwidacja IPN-u miała uratować Polskę, no nie uratuje. Jego program klimatyczny dotyczący węgla został rozjechany przez niezależnych ekspertów, nie rządowych. Bo Jakub Wiech z Energetyki 24 to nie jest ekspert rządowy, tylko człowiek znający się na energetyce. Kiedy spotkał się z ekspertami pana Biedronia w temacie właśnie węgla, energetyki, okazało się, że po drugiej stronie nie ma z kim rozmawiać, bo są kompletnie abnegaci. Także to była wydmuszka ze wszystkich stron. De facto to jest partia, która chyba powstała tylko po to, żeby pan Biedroń z panem Śmiszkiem i jeszcze parę tam osób z najbliższej rodziny mogło dostać się do Europarlamentu, zarabiać pieniądze. Ja tylko w ten sposób to widzę. Panie profesorze, mówiło się zawsze poprzednio, że takim języczkiem uwagi jest PSL i bez względu na to, kto wybory wygra, to zawsze PSL będzie współrządziło. No okazało się, że decyzja podjęta przez władze PSL-u o wstąpieniu do koalicji europejskiej odbiła się czkawką. Co prawda pan Władysław Kosiniak-Kamysz zachowuje dobrą minę do złej gry i mówi, że cel został osiągnięty, tylu kandydatów, ilu miało wejść do Parlamentu Europejskiego z ramienia PSL-u weszło, ale wieść się od PSL-u odwróciła. Piotr Zgorzelski mówi, że gdybyśmy do eurowyborów szli sami i uzyskali tyle głosów, ile pod szyldem Komisji Europejskiej, to moglibyśmy skończyć dzisiaj jak Kukiz 15 czy Konfederacja. Konfederacja się dzieli, PSL ma szansę, żeby odzyskać głosy na wsi, czy jednak to jest taka przykrywka i dalej pozostaną w koalicji, żeby parę posad parlamentarnych ugrać dla swoich członków? Po pierwsze, PSL pod wodzą pana Kosiniaka-Kamysza przestała być partią wsi. Przystąpiła do bloku liberalnego, do bloku, w którym składzie znajdują się siły polityczne zupełnie przeciwstawne programowo, ideowo, mentalnie elektoratowi miejskiemu. W efekcie ogromna część tego elektoratu głosowała na bliższą polskiej wsi partię Prawo i Sprawiedliwość. Jest znak zapytania, czy pan Kosiniak będzie wiarygodny, jeśli by zechciał wystąpić z koalicji europejskiej i odtworzyć wpływy PSL-u na wsi. Nie sądzę. Musiałby dojść do zmiany kierownictwa. Czy zmiana kierownictwa PSL-u przed wyborami, na 3 miesiące przed wyborami, może przywrócić tej partii wiarygodność na wsi? Wątpliwe. W związku z tym ja myślę sobie, że PSL stoi przed perspektywą ogromnych wewnętrznych perturbacji. Jeżeli zostanie w koalicji europejskiej, dostanie jeszcze mniejsze poparcie na wsi. Jeżeli wystąpi, to ma zbyt mały odcinek czasu dla wyreperowania swojej opinii na wsi. PSL popełniła strategiczny błąd. Przestała być partią obrotową, stała się partią liberalną lub liberalizującą i to jest ta słabość tak zwanego pragmatyzmu liderów praktycznie miejskich na wsi. Rozmawiamy o wiośnie, ale wróćmy jeszcze do koalicji europejskiej, lidera koalicji europejskiej Grzegorza Schetyny, który chce budować nową koalicję na wybory wrześniowe do Parlamentu Krajowego.
Przełomem w kampanii Koalicji Europejskiej, panie redaktorze, miało być wystąpienie Donalda Tuska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Drugim momentem przełomowym miał być jego udział w Paradzie Europejskiej w Warszawie. Teraz mamy trzeci przełomowy moment, dlatego że Grzegorz Schetyna mówi o wydarzeniach 4 czerwca, obchodach 4 czerwca, które mają mieć miejsce w Gdańsku, i mówi: sporo na pewno tam się wydarzy ważnych rzeczy, które będą miały wpływ, jestem przekonany, na zwycięską kampanię w październiku. Cóż takiego w Gdańsku może się wydarzyć? Kolejne przemówienie Donalda Tuska? To się może wydarzyć, nic się nie wydarzy tak naprawdę. Przecież pan Schetyna doskonale wie, że jest na wylocie z Platformy. Ludzie z Platformy stwierdzili, że jego polityka się nie sprawdza, chcą go za wszelką cenę usunąć. Gazeta Wyborcza już zaczęła w kampanię antyschetynową, która ma go usunąć. Pan Schetyna nie ma żadnego pomysłu, zresztą cała Platforma nie ma żadnego pomysłu. Platforma, która tak oddaliła się od rzeczywistości, nie mówi już o wyborcach, tak, oddaliła się od rzeczywistości, sądziła, że wystąpienie Donalda Tuska sprzężone z wystąpieniem człowieka z Liberté, nie pamiętam, pan Jarzewski chyba, tak? Tak. W którym uderzą w antyklerykalne nuty, odbierze głos Biedroniowi, a spowoduje, że te głosy przejdą do Platformy. Tymczasem te wystąpienia, to była seria, to nie chodzi o antyklerykalizm, tu chodzi o to, że Platforma po 4 latach nie zrozumiała, nikt w Platformie nie zrozumiał, że nastąpił w 2015 roku bardzo silny zwrot ku konserwatyzmowi w społeczeństwie, tak? I uderzenia w naturę rzeczy polskości, czyli w kulturę, tradycje, jakby je nie oceniać, Kościół jest częścią tradycji i kultury polskiej. Uderzanie w te rzeczy i przypomnienie de facto, że w czasie rządów Platformy wielkie artykuły w głównych dziennikach mówi, że patriotyzm to faszyzm, Bóg honor ojczyzna to faszystowskie okrzyki i tak dalej, że kiedy do tego powrócą, ludzie nie przypomną sobie tego, przypomnieli sobie tak, że Platforma jest w stanie obiecać wszystko, a tak naprawdę jest partią antypaństwową, bo to, co wyczynia Platforma przez ostatnie 4 lata w Europarlamencie, pokazuje, że to nie są ludzie dbający o jakość życia w Polsce, o to, że Polska była stabilnym państwem. Ja tak wrzucę dla porównania. Kiedy Komisja Europejska próbowała uruchomić podobne procedury co do Czech i Włochów, którzy też mają tam, te też mają różne perypetie między sobą, opozycja z rządzącymi. Oni tam powiedzieli: nie, to są nasze sprawy, które załatwiamy we Włoszech, na Słowacji, w Czechach. Tymczasem politycy PO rzucili się na ten temat, robiąc bardzo źle krajowi w Parlamencie Europejskim. To wszystko, o tym wszystkim przypomniał Donald Tusk i wystąpieniami. Przypominam, że pan Schetyna co roku ogłasza wielki marsz w okolicach 4 czerwca. Ogłosił go zaraz po wyborach w 2016. W tym marszu brali udział ludzie z KOD-u, Nowoczesna. To miało wstrząsnąć rynkiem politycznym w Polsce, zaorać ten zły PiS i faszystów posłać za drzwi. To się nie udało w 2016, 17. Teraz też się nie udało i się nie uda. Takie mam przekonanie. Mogę się mylić. No i pytanie jest tylko takie, czy w Platformie jest jeszcze ktoś, kto potrafi przejąć ster tego ugrupowania i spowodować, żeby w Polsce pojawiła się opozycja, bo problemem Polski jest to, że ona nie ma opozycji, w sensie władza nie ma opozycji. Jedynym de facto silnym argumentem, zapisem jest to, że nie ma opozycji. No przydałaby się dobra opozycja konstruktywna. Panie profesorze, czy będzie po wyborach wrześniowych ten języczek uwagi, czy któraś z tych partii, Razem, Kukiz 15, Wiosna, ma szansę, żeby przekroczyć próg wyborczy i rzeczywiście to ugrupowanie, które wygra te wybory, będzie zmuszone do tego, żeby jednak mieć koalicjanta? Zawsze w demokracji jest dobrze mieć koalicjanta i dobrze, demokracja silniejsza wtedy, kiedy nie opiera się tylko i wyłącznie na jednym filarze władzy. To jest sprawa poza wszelką dyskusją, co byłoby lepiej dla demokracji. Jest tylko pytanie, co byłoby lepiej dla Polaków w tej sytuacji, takiej polaryzacji. To, co 4 czerwca wydarzy się, to tak jak pan redaktor słusznie powiedział, nic się nie wydarzy. Będzie dużo bardzo zabawnych wypowiedzi, ale zapowiadanie poszerzanie o front
antypisowskiego o samorządowców niczego nie zmieni, ponieważ samorządowcy i siły związane z samorządowcami bezpartyjnymi i tak w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosowali przeciwko PiS-owi. Więc tutaj nie nastąpi żadna zmiana w układzie sił. Natomiast jedno jest chyba pewne, że tak długo Platforma i opozycja liberalna nie wygra z Prawem i Sprawiedliwością, jak długo będzie siłą destrukcyjną, to znaczy jak długo w swojej socjotechnice stawiała będzie tylko na zdemolowanie Prawa i Sprawiedliwości, a nie sformułowanie programu wiarygodnego dla Polaków. Problem polega w tym dziś, że Platforma pozostała w tym neoliberalnym nurcie myślenia o gospodarce sprzed 2015 roku i nie ma Platformie żadnej, nie tylko w naszej polskiej Platformie, ale w ogóle, jeżeli chodzi o liberałów Europy Zachodniej, mainstream polityczny Europy Zachodniej, pomysłu, jak aksamitnie pożegnać się z neoliberalizmem. I te siły polityczne, neoliberalne, mainstreamu neoliberalnego, praktycznie rzecz biorąc, proponują powrót do tego, co było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Musimy niestety już kończyć. Proszę państwa, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co się może wydarzyć w trakcie jesiennych wyborów. Czy nowe ugrupowanie na scenie politycznej, trzecie ugrupowanie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli Wiosna Roberta Biedronia, przekroczy próg wyborczy i jej członkowie wejdą do parlamentu. Kończymy. Naszymi gośćmi państwa i moim byli pan profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i pan redaktor Rafał Frąckiewicz, Otoka Frąckiewicz w Sensie.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.